Siemano ludziska, z tej strony Rafael3.pl. Dzisiaj tworzę gameplay z gry Robocraft. Chciałem wam objaśnić system, jak tutaj działa tak w ogóle gra i na czym bazuje ona w ogóle. Ją można za free dostać na platformie Steam, więc zapraszam tylko tam i sobie pobrać. Najlepsze, co może wyjść, to jest tylko na test. Usunę, żeby wam pokazać, jak się robi ogólnie, ale to zaraz, za sekundkę. Dobra, wyczyścili. Dobra, i to jest dwa razy bonus i tak dalej za pierwsze zwycięstwo robota. Tak jak w World of Tanks, tak samo tutaj jest. Dobra, pierwsze, inventory, czyli wasz ekwipunek. Co wy mieliście zakupione, co już zakupiliście do innych i tak dalej. Macie wszystko pokazane. Sklep, tutaj Combat Depot, tak zwane. Możecie kupywać różne tam klocki, wszystko. Jak widzicie, wszystko u mnie to już jest naprawdę dużo odblokowane i ten zakupione było. Dobra, flagi różne i tak dalej. To jest dla bogaczy, którzy realną walutę biorą do gry. Dobra. Technologiczne drzewko. To jest takie coś, jak widzicie. Działka, klocki, w różną stronę jest, zależne od poziomu. Tutaj macie poziom, ile punktów na poziomie swoim zrobiliście, żeby odblokować ten. Każdy punkt możecie zamienić na UB. UB technologiczne, co nie? To za goldowe GT możecie zamienić na Ubery. I tak dalej. Mam ich 5 już, bo kiedyś musiałem na początku odblokować sobie. Tutaj na przykład na szóstym tierze brakuje mi 43 punkty, mam 12. Za każde pierwsze zwycięstwo i za każdą bitwę będziecie dostawać te punkty i będą wam się sumować tutaj u góry. Przed szóstką. I będziecie musieli się odblokowywać. Różne radary, do latających samolotów różnych, spotków i tak dalej. Latające wasze te skorpiony, chodzące takie macki i tak dalej. Battle to bitwa, jak wiecie dokładnie. Garaż, jakie macie roboty. O, to są moje tylko projekty, kiedyś jak grałem. Czołga, sobie zrobiłem czołgata mojego. Dobra, czwórka na testa. Wracamy. Dobra, load. Dobra. Socjal to jest jakie znajomi i Pluton. Czy ktoś chce z wami zagrać? To trzy osoby maksymalnie mogą być. Tak jak mi wiadomo. No dobra, zaczynamy budowę. Rozpocznę szybką, ale nie będę go tam jeździł. Pokażę wam na szóstce, jak już tamtej, na przykład mojej muszce. Tworzycie, lewym przyciskiem sobie tworzycie coś, a przykładowo takie coś, tak. Dobra, i ile tam było? 5. I od tego 5. Raz, dwa, trzy, cztery i oj, nie tu. 5. Dobra. Czekajcie, jeszcze nie. Do tyłu muszę wyważniki sobie zrobić. Dobra. To jest przykład, tylko przykład. Tutaj musicie tak wyrównać. Tu jest tak graficznie zrobione, że jak przeciążycie, to będzie wam lecieć do tyłu. Jak będziecie ten, musicie sobie na testy non stop wchodzić i sobie sprawdzać, czy wasze pasują tam wszystko. Wszystko możecie wyrównać, sobie dołożyć i tak dalej. O, Freecrow Premium Code. O, kod na Megabots. O, kod na jeden dzień premium. Tak? Zapiszę sobie. Teraz go wprowadzę, pokażę wam. Sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, dwadzieścia, tak? Chyba 20. Dobra. Skończę najpierw, co mam skończyć. Dobra. Bo czasu szkoda. Pożanko. Dobra. I założymy działka. Działka to mam snajperskie tylko. To dwa po drugiej stronie. Czekać, dobrze? No i dobra, niech będzie. No, na tym. Żeby było wyrównane. Dobra. Dodamy koła. Koła skrętne. Dobra, które nam podniesie. Dobra.
Tyle. Możecie zabezpieczyć sobie to ładnie. Stworzyć tam naprawdę bardzo fajne tekstury, ochronki i tak dalej. Wystarczy sobie tu pomyśleć, pobawić się i tak dalej. Przykładowo tak, tak, tak. Dołożymy to tak. Tak, tak, tak. Dołożymy to tak. No nie, nie ma. Dobra, przepraszam, bo jakaś radosna ścinka wpadła przez sekundę i przykładowo takie coś śmiesznego. Może być niewyrównane na szybko. I możecie dołożyć sobie na przykład drugą warstwę i następne działka do góry. To bardzo łatwo i trzeba się bawić przy tym, jak się patrzy. Po lewej stronie macie napisane CPU, czyli ile możecie dodać klocków, czyli 710 klocków na poziom 27 jest. U mnie na przykład. Po prawej stronie takie gwiazdeczka z 92, to macie ile punktów macie na trzecim tierze. RP i GC to jest, kurczę, na niebiesko, czyli Goldo. Dobra, so, dojdziemy z tym kodem, Enter Code. Megabots, dobra, napiszemy z dużej ekrany, Mega, bo to jest, tak było, kreska 60 chyba, 70, 20, sprawdzimy. Aha, czyli coś musiałem się pomylić, zaraz powiedzmy gdzie, mega chyba było spacja, czy nie? Megabot 60, 70, 20. Dlaczego? Czekajcie, wchodzimy w ten. Kurczę, to nie będę przewijał filmiku, żeby sprawdzać sobie, jaki tu kod jest. Dobra, i tam się pisało kody. Najwyżej ten. Chyba Megabots 607020, ale nie wiem, czy on nie działa. Mogłem się pomylić z cyferką, więc teraz już nie będę przewijał i się bał. Dobra, kurde. Już mnie przycinało. Nie wiem dlaczego. Po pierwszy filmik, który stworzyłem i przypadkowo usunąłem z leczącego. To moja pszczółka. Bardzo fajnie mi się im jeździ. O. Pierwszy mówię, co chcecie. Dobra. Menu to tap, jak widzicie. Naciskacie. To. I wyszukuję wam. Spróbuję jak najszybciej. 6 sekund. 7, 8. Dawaj. To ty tier to jest. Mucha. Mucha 6 tieru. Ja sobie ją tak nie nazwałem, ale najfajniej. Wygląda jak mucha, bo klonki zrobiłem takie wąsy i tak dalej. O, jest. To działka zamontowane do leczenia swoich. Czyli przydałoby się jeździć za swoją drużyną i reperować ich. Tylko reperować, a oni nie walczą. Ale też jest zasada taka, że jak ciebie napadnie, to możesz tymi działkami rozebrać gościa. Albo jakąś panią. Widać teraz, są ikonki po lewej stronie, kiedyś takiego czegoś nie było. Leczący na przykład jestem. I tak dalej, i tak dalej. Tak w czołgach, na przykład, że medy i tak dalej, i tak dalej. Heavyki. Tutaj też są ikonki teraz. Dobra. Przyjedziemy się. Jak najszybciej. Nie będę tutaj pokazywał. O! Moja mucha. Wow. Cię za mocno bym tam. Wow. Gdzieś już się pogubiłem. Czekajcie. Dobra. No, już jeden lata. No, już dwóch nawet. I strzelają. Czasem niektórzy lubią takie coś, że na jedną osobę. Wow! Serio? Zaraz sprawdzimy. O, podnosi teraz, jeszcze ładnie jest. O kurczę, kiedyś to tego czegoś nie było. Ładnie. Kiedyś to było takie coś, że puszczał impuls i podrzucało. I musiałeś tyle razy impulsu puszczać, póki ten, ale nie udawało się zawsze to. Ciężko, bo naprawdę bardzo, bardzo ciężko. O, idę rozebrać. Ale kurczę, no, nie umiem jeździć. Tyle wam powiem. Nie na takim czymś. Jakoś nie orientuję się. Czasem fajnie się jeździ. O, ale co z tego, jak już, jak kurde, snajper. To za dzieciak. Odczep się. Jezus Maria.
Co za dzieciak. Zabił mnie. Bezczelny typ. Dobra. I tak widzicie, takie są rozgrywki. I zakończę ten gameplay. Dziękuję wam wszystkim. I na razie, do następnego gameplaya.